Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Czyli poza psychoedukacją na tym kanale przede wszystkim sieć samopomocy dla wysoko funkcjonujących TDA, autystów, ofiar przemocy. Sieć samopomocy oznacza, że jednoczę ludzi, poznaję ich ze sobą, zaprzyjaźniam, umożliwiam współpracę. Jednym z najważniejszych filarów tej sieci, tej fundacji jest to rodzina Adriana i Dagmary. Są oni pierwszymi osobami, które odzywają się, gdy ktokolwiek potrzebuje pomocy. W siedzibie fundacji pomogli postawić piec, odnawiali meble, targali drewno. Gdy ktoś potrzebował ubrań, załatwili je. Gdy ktoś potrzebował wpłat, załatwili je. Odpowiadają po prostu zawsze. Przyjmują w swoim domu innych ludzi. I są naprawdę wspaniałą, wysoko funkcjonującą rodziną. Co to znaczy wysoko funkcjonującą? Kochającą się, szanującą, taką, w której dzieci są zadbane, w której się dobrze uczą. W tym domu wszystko jest tak, jak powinno. Dlaczego więc o nich mówię? Dlaczego są w fundacji? Rodzice są DDA. Pracują nad sobą, by być lepszymi rodzicami. Mama jest autystką. I czworo dzieci również jest autystami. Ta rodzina to jest dla naszego kraju, społeczeństwa prawdziwy powód do dumy. A jednak kręcę ten film, prosząc o pomoc dla nich. Dlaczego? Dlatego, że spadło na nich pasmo nieszczęść. Tak długotrwałe i tak ciężkich, że jeśli my im teraz nie pomożemy, to nasze społeczeństwo po prostu może stracić sześć wysoko funkcjonujących, pomocnych, zaangażowanych w wolontariat, w bezinteresowną pomoc, w sieć samopomocy osób. Każde z dzieci jest chore. Najmłodsze jest chore przewlekle, na płuca, wyszła z nowotworu. Jest autystką. Starsze dziecko jest autystą z ADHD. Jeszcze starsze dziecko jest autystą z depresją. Najstarsze dziecko niestety jest bardzo poważnie chore na schizofrenię, również autystyczną. Kilka razy była w szpitalu, co już bardzo obciążyło rodzinę i rokowania są złe. Rodzinę utrzymuje tata. Naprawdę dawali radę do czasu, aż tata okazał się być chory na nowotwór. W tym momencie koszta leczenia taty i najstarszego dziecka są już naprawdę przewyższające ich możliwości, a zarobki taty znacząco spadły ze względu na chorobę. Bardzo was proszę o to, byście pomogli mi im pomóc. Możecie mieć pewność, że jeśli wy teraz pomożecie, to oni za jakiś czas znów będą pomagać dalej innym ludziom, bo tacy po prostu są. Jak możesz pomóc? Po pierwsze, jest zrzutka dla nich. Zapraszam do udziału w tej zrzutce. Chociażby złotówka. Po drugie, jest grupa z licytacjami dla nich. Jeśli chcesz coś charytatywnie kupić lub jeśli chcesz zaproponować coś do tej licytacji, to zapraszam na tę grupę na Facebooku. Możesz zaprosić tam też swoich znajomych. Możesz udostępnić zbiórkę. Możesz zaprosić do tej grupy ludzi. Możesz powiedzieć o tej grupie. Możesz ten krótki film wrzucić do siebie na walla, podesłać znajomym, zachęcić ludzi do udziału. Wszelkie nagłaśnianie i wszelka kasa oraz wszelkie fanty, które mogą zostać spieniężone, fanty, usługi, wszystko, co może zostać spieniężone, jest raz na wagę złota. Proszę cię, powiedz o tym innym ludziom. Ta sprawa tym się różni od innych, że jest inwestycją bardzo społecznie opłacalną. Pomagamy osobom, które czasowo mają problem, które więcej dają niż biorą. Dlatego jestem przekonana, że jest to wartościowe, jest to ważne i jest to inne niż większość innych zbiórek. Dlatego, że społecznie, utylitarnie to się na pewno zwróci, a właściwie jeśli korzystasz z usług Fundacji Przemocni, jeśli oglądasz kanał, to będzie podziękowanie
za coś, co już dla fundacji zostało zrobione. Będzie to podziękowanie za działalność fundacji, ponieważ rodzina Adriana i Dagmary jest ogromnie ważnym filarem w tej fundacji. Wiem, że takich zbiórek jest mnóstwo, wiem, że takich problemów i dramatów jest mnóstwo. Proszę cię, żebyś nie przechodził koło naszego obojętnie, dlatego że mamy tu do czynienia nie z potrzebującym, nie ze zwykłym potrzebującym, który zawsze będzie potrzebował pomocy i wsparcia, ale z kimś, kto więcej daje niż odbiera. Dlatego tak bardzo warto jest go wspomóc. Wszystkie informacje o zbiórce, o grupie są pod filmem oraz na końcu pojawią się takie, już je widzicie, takie różne ikonki. I te ikonki, jak się kliknie, to one są aktywnymi linkami do różnych miejsc, o których tutaj mówię. Serdecznie dziękuję, proszę o udostępnienie. Do widzenia.